Drogie, umiłowane, cudowne kobiety, dzisiaj prowadziłem kurs zdrowego myślenia. I oczywiście na tym kursie zdrowego myślenia największe zainteresowanie budził problem, czemu ci faceci są tacy, jacy są. Czemu ci faceci wcale nie są tacy, jak my kobiety byśmy chciały, żeby oni byli. I drogie panie, oni są naprawdę fajni. Ci faceci są naprawdę fajni, oni są naprawdę normalni. Oni od setek tysięcy lat są normalni. Oni działają w taki sposób, abyś mogła dobrać sobie właściwego faceta. Ale w drugą stronę oni też szukają niezwykłej kobiety. I jak niezwykły facet spotka niezwykłą kobietę, to oni są w stanie stworzyć niezwykły związek. Ale jeżeli, cudowna kobieto, znajdujesz przeciętnego faceta, to nie jesteś w stanie stworzyć z nim cudownego związku. Jeżeli facet szuka cudownej, wspaniałej, wyjątkowej kobiety i spotka taką, a ona się zachowuje w sposób inny, niż on oczekuje od cudownej kobiety, to nie stworzą cudownego związku. Żebyś zrozumiała, o co chodzi. Przez tysiące lat ludzie łączyli się w pary, tworzyli związki, bo tylko w parze mogą wychować potomstwo. Ale zanim kobieta znajdzie właściwego mężczyznę, dobrze jest, żeby go poznała, żeby się dowiedziała, jak rozpoznać takiego faceta, jak zadać mu 5 pytań, zanim się zaangażuje, zanim sama się zakocha, jak rozpoznać, czy ten facet jest dla niej i w jaki sposób tego faceta rozkochać w sobie. I dlatego, jeżeli spotykasz faceta, jesteś zakochana w nim po uszy, to on już nie musi się o ciebie starać. I dlatego nie stworzysz cudownego związku, jeżeli nie pozwolisz facetowi na to, żeby się w tobie zakochał. I zapraszam cię na szkolenie pod tytułem Niecudowny związek. Nie, na szkolenie Bądź boginią. Rozkochaj w sobie faceta, zanim sama się zadłużysz po uszy. Zapraszam cię niedługo.